Dzisiaj goszczę dwie specjalistki, panią Joannę Zborowską oraz panią Joannę Kuźmińską. Obie panie zajmują się zaburzeniami neurorozwojowymi u dzieci. Dziś porozmawiamy sobie o autyzmie. Wiele się mówi na temat autyzmu, tym, że autyzm jest tematem wręcz flagowym, możemy się dowiedzieć z różnych rodzajów portali społecznościowych czy też telewizji. Czym tak naprawdę autyzm jest i o co tutaj chodzi? Autyzm jest zaburzeniem mającym charakter neurologiczny, tak więc dotyczy on rozwijającego się mózgu. Nie sposób jednak traktować spektrum zaburzeń autyzmu jako niesprawności rozwojowej bez bezpośredniego odniesienia do wiedzy o ludzkiej komunikacji. Wiele się mówi o wiele aspektów języka per se czy komunikacji międzyludzkiej odgrywa ważną rolę w zrozumieniu autyzmu. Często już we wczesnym okresie rozwojowym dziecka można zaobserwować pewne nieprawidłowości polegające na opóźnieniach czy znacznych regresjach językowych. Dokonywanie analizy takich informacji może odgrywać kluczową rolę w diagnozowaniu autyzmu. Bądź też dyferencjacji w stosunku do innych niesprawności. Takie powierzchniowe traktowanie czy diagnozowanie autyzmu jako zjawiska opóźnienia czy spowolnienia, jeżeli chodzi tutaj o pojawienie się, czy też pojawienie się jakichś dodatkowych struktur językowych, może powodować nietrafność tej diagnozy, chociażby z tego powodu, że wiele objawów symptomatycznych tak naprawdę może dotyczyć również innych trudności rozwojowych czy diagnostycznych. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że autyzm nie jest zaburzeniem homogenicznym, tak? Czyli objawy mogą przyjmować różnego rodzaju nasilenie, tak? Czyli różne nasilenie. Podstawą kryteriów diagnostycznych jest triada objawów i o tym należy pamiętać, tak? Czyli przede wszystkim te jakościowe trudności komunikacyjne, jakościowe trudności społeczne, jak i również wszelkiego rodzaju stereotypie czy zachowania związane z takimi właśnie nieprawidłowościami, sztywnymi wzorcami zachowań. Wspomniała Pani o triadzie z objawów. Czy tylko to powinno niepokoić rodziców? Czy jest coś jeszcze, na podstawie czego możemy zdiagnozować autyzm? Oczywiście, że nie. Rodzic powinien zwrócić szczególną uwagę nie tylko na triadę objawów, ale też na nieprawidłowości w rozwoju mowy, brak wspólnego pola uwagi, czy na nieprawidłowym kontakcie wzrokowym. Dziecko też nie bawi się zgodnie z przeznaczeniem, tak? Tutaj mówię, pojawiają się różnego rodzaju trudności, chociażby z obszaru komunikacji. Przede wszystkim dziecko nie kompensuje właśnie tych momentów komunikacyjnych, nie kompensuje sobie w żaden sposób pozawerbalny, tak, czy taką komunikacją za pomocą gestów chociażby. Nie koncentruje się też na przedmiocie, tak, czyli w żaden sposób nie spogląda na przedmiot, który wskazuje mu rodzic, opiekun czy ktokolwiek inny z otoczenia. Nie używa też nie używa też własnej ręki do wskazywania przedmiotów. To są te najważniejsze. Co jeszcze istotne, że niepokojące mogą być również ograniczone preferencje żywnościowe, ale też niechęć do określonych struktur materiałowych, tak? Czy brak bliskości z drugą osobą. Dużo też się mówi o przyczynach autyzmu, jest dużo kontrowersji na ten temat. Co według Pani jest przyczyną tego, że dzieci chorują na autyzm? Tak naprawdę zaburzenie cechuje etiologia wieloczynnikowa, gdyż na ekspresję fenotypową przypuszczalnie wpływają uwarunkowania genetyczne, ale także czynniki środowiskowe. Jednak w coraz liczniejszych badaniach wskazuje się też na różnice neurobiologiczne, między innymi na zmiany w obrębie neuroprzekaźników w określonych strukturach mózgu. Czy możemy mówić, że autyzm stał się swego rodzaju może nie plagą, ale że jest coraz więcej zachorowań? Według danych, które wskazywane są w badaniach, w tej chwili w Stanach Zjednoczonych jest to 1 na 50 dzieci, które ma diagnozę autyzmu. Jeżeli chodzi o warunki polskie, to tak naprawdę do tej pory nie przeprowadzono badań statystycznych, które by opisywały, jak to wygląda w Polsce. No my aktualnie tutaj z panią Janną Kuźmińską szykujemy się do realizacji grantu naukowego, który miałby tą lukę naukową, edukacyjną zapełnić. Może w ten czas uda nam się ustalić, jak to wygląda tutaj właśnie w Polsce. Mówi się też, że
częściej chorują chłopcy niż dziewczynki. Czy to jest prawda? Dziesiątki lat badań wskazują rzeczywiście, że chłopcy są narażeni na znacznie większe ryzyko zaburzeń neurorozwojowych niż dziewczynki, jeśli mówimy oczywiście o spektrum autyzmu. To, co powoduje tę rozbieżność, powstaje niestety w znacznej mierze nieznane. Aczkolwiek pojawiła się teoria, iż powstałe dysproporcje mogą mieć związek z tak zwanym kobiecym modelem ochronnym. Ale to też ważne, dlaczego, co to jest w ogóle ten kobiecy model ochronny. Przede wszystkim ta teoria sugeruje, że dziewczynki mają zdecydowanie wyższy próg takiej odporności czy tolerancji na szkodliwe mutacje genetyczne niż chłopcy i w związku z czym potrzebują zdecydowanie większej ilości tych mutacji, aby doszło do tego, żeby można było zdiagnozować, tak, tutaj jakiekolwiek zaburzenie rozwojowe. Jak zatem wygląda proces adaptacji dziecka do społeczeństwa i czy w ogóle ten proces jest możliwy? Jak najbardziej, oczywiście jest możliwy, aczkolwiek jest on uzależniony też od dobrej terapii. Terapia zawsze powinna być indywidualizowana i to jest nasza zasada pracy. Niektóre metody są oczywiście specyficzne dla terapii autyzmu, ale mają zawsze całościowe wsparcie rozwoju. To w jaki sposób dziecko będzie funkcjonowało w przyszłości, to jest rzeczywiście po pierwsze to, co pani Anna tutaj zaznaczyła słusznie, zależne od tego, jaka terapia będzie dobrana i czy ona faktycznie będzie dostosowana do, czy dopasowana do potrzeb tego dziecka. Druga sprawa jest taka, że przyszłe funkcjonowanie takiego dziecka zależne jest od tego, czy tak naprawdę na zaburzenia autystyczne nie nakładają się czasem inne dysfunkcje, tak? Bo w ten czas rzeczywiście, jeżeli mamy niepełnosprawność intelektualną czy inne sprzężenia, ten proces adaptacyjny może być trudniejszy, aczkolwiek też nie jest powiedziane, że nie jest możliwy. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy.